Projekt Cyfrowa Przyszłość to jest projekt, nad którym pracujemy de facto od 2009 roku. Najpierw bardzo dużo czasu zajęło nam wytłumaczenie osobom podejmującym różnego typu decyzje, że edukacją medialną trzeba się zająć, że to jest rzecz niecierpiąca zwłoki, ponieważ kompetencje dotyczące korzystania z mediów elektronicznych, komunikowania się przez media, no to jest w naszych czasach rodzaj alfabetu i że w związku z tym, jeżeli polscy obywatele nie będą tego potrafili, no to Polska na tym po prostu straci, straci swoją szansę cywilizacyjną. I pomimo tego, że edukacja medialna jest wpisywana do różnych dokumentów europejskich, do dokumentów strategicznych państwa, to tak naprawdę nie było ani żadnych programów wspierania programów edukacji medialnej, ani też nawet nie wiedzieliśmy, czym tak naprawdę ta edukacja medialna jest. I w ramach projektu Cyfrowa Przyszłość przygotowaliśmy katalog kompetencji. Katalog kompetencji jest próbą odpowiedzenia na pytanie, czym jest edukacja medialna. I pracowaliśmy w zespole bardzo dużym, bo w sumie to było zaangażowane prawie 40 ekspertów i ekspertek od edukacji medialnej, z różnych uczelni, z organizacji pozarządowych. I oni wspólnie siedzieli i, że tak powiem, tą edukację medialną rozpisywali. Zrobiliśmy coś w rodzaju takiej gigantycznej mapy edukacji medialnej w rozbiciu z jednej strony na pola tematyczne, krytyczne korzystanie z mediów, twórcze korzystanie z mediów, prawo mediów, etyka mediów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ta siatka jest podzielona na, w przypadku dzieci i młodzieży, na poziomy edukacyjne, tak, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uniwersytety, a w przypadku osób dorosłych na poziomy zaawansowania, czyli poziom minimalny, optymalny i mistrzowski. I w tym sposób powstał taki 80-stronicowy dokument, który jest takim pierwszym podejściem właśnie pod zmapowanie edukacji medialnej, odpowiedzenie sobie na pytanie, czym tak naprawdę ona jest, jaki jest jej zakres, jakie są te kompetencje medialne, które powinniśmy kształtować. I na bazie tego katalogu możemy teraz budować programy edukacyjne, programy wzmacniania kompetencji, zarówno w ramach szkolnictwa formalnego, czyli pracy szkół i uniwersytetów, jak i nieformalnego, czyli tego wszystkiego, co dzieje się w bibliotekach, w domach kultury, w organizacjach pozarządowych.